Jak pewnie zaobserwowaliście w ostatnich latach, kilkunastu, może trochę więcej, katolicyzm wszedł w taki okres budowania porozumienia międzyreligijnego. Takim z ostatniego, 19 roku, wydarzeniem było spotkanie muzułmanów i katolików. Z polskiej strony był, przepraszam, z katolickiej strony był papież Franciszek i tam podpisali takie porozumienie, że katolicy i muzułmanie wierzą w jednego Boga. Tak jakby to było jakieś osiągnięcie, które sprawia, że tu jest jakieś braterstwo, bo to miało być Arka Braterstwa. W domyśle też, że jedna i druga religia prowadzi ludzi do zbawienia. Otóż chcę wam pokazać jeden werset, który obala całkowicie tę koncepcję, że wystarczy tylko wierzyć w jednego Boga. To jest list Jakuba, drugi rozdział. Bóg mówi tu tak. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. 2:19. Sprawdźcie sobie. Wiara w jednego Boga, czy ogólnie wiara w Boga, ale o tym powiem jutro, absolutnie cię nie zbawia, nie ratuje cię przed piekłem.